No okej, moi mili, co proponujecie tym razem? Może tutaj się udamy blisko, co mamy? Mamy bardzo jedną misyjkę, Wielebny Swanson. Znalazłeś na stacji kolejowej nad jeziorem, więc tutaj może coś ciekawego byśmy dali radę przechwycić. Weźmy oczywiście naszego konika. Zastanawiamy też tutaj, bo ulepszyliśmy element jakichś tych leków, coś w tym stylu. Zabierz. Coś możemy sobie tutaj pożyczyć. Siemka, Marcinie, ponownie. Siemka. Nie wiem, jakaś dostawa będzie za każdym razem, czy jak? No, zabierzmy parę rzeczy. Jest, to bierzemy. No, tych buteleczek małych już chyba nie chcę wziąć. Albo jesteśmy pełni. Tego olejmy. Z tym nie gadamy na razie. Niech on tam będzie przywiązany. A, gulasz jeszcze nie jest gotowy. A, jakieś listy, cuda pierdoły, ale jakoś tak średnio jestem zainteresowany tym, co tutaj mamy. Chociaż może kiedyś to przejrzę sobie na spokojnie. O, gierka jest jakaś. A usiądźmy, a zagrajmy sobie. Mówisz na wschód od kampingu, tak? Nad rzeką. Może się tam udamy. Co, możemy zagrać, czy nie możemy zagrać? O, zagraj. Dominoes, anyone? Why not? You know, when we were at sea, we dab a little jam on the back of the... O, zobaczymy. Around. That's a strange story. It always smelled like strawberries below deck on Domino night. Was this the Navy or Goldilocks and the Three Bears? We always knew how to improvise, Mr. Morgan. Wyświetl kostki. Wybierz kostkę. Od jakiej zaczniemy? Może od tej. Dobra, zróbmy tak. Mam dwie piątki, więc tego się lepiej pozbyć. Mamy dwie trójki, więc trójki też się pozbędziemy. Pass me. Sure. Not bad, I guess. No to ładnie mnie zablokował. Little goes a long way, I'm sure. No okej, następna runda. Trochę mnie rozwalił. Zaczniemy od tego. Ain't this fun?
dwójeczka. Mamy dwójeczkę i szósteczkę. Szósteczkę jeszcze mamy w zanadrzu, więc zagramy tym. Czwóreczkę mamy jedną. Go to the next. O, udało się. Okej. A nie, wydawało mi się. Kurna. O, dobra, szóstkę. I'll pass. Pass. On też ma pas. As it should be. Come here. Jedna kostka, jedna, no tutaj gówno warte jest. Jeden punkt dostałem. Kuźwa, nie za dużo, co? Oj, 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 to chyba raczej nie odrobimy tego. Wątpliwa sprawa. Sześć, sześć. Tam jest 6-4 zagramy. Tych największych trzeba się pozbywać. Dwójeczkę mamy i trójeczkę. Teraz zjarałem pierwszą partię, zupełnie tyle punktów. Okej, okay, go to the next, więc trójki zagramy. Trójek też nie ma. Nie. Też muszę pas zrobić, ale ja mam tylko jeden, ale ile on ma? Raczej mu tam za dużo nie zostało. Właśnie, 7 punktów. Cholera jasna, kurde, zjarałem pierwszą partię. Bo można było go opierdzielić. A jeszcze coś jest, tak? Ile tych partii jest? 4? 5? A, wynik docelowy jest do 60, tak? Gramy aż. O kurde. A to nieźle. No to walimy z grubej rury. Pozbywamy się największych. O, mamy? Jak zagrać? Mamy piąteczką, jak zagrać. Siema, Dawidzie, siema. Giera porównywalna do GTA. Mało nie słyszałeś. No jeżeli mało nie słyszałeś, no to faktycznie albo się urodziłeś dosyć niedawno. albo jesteś z innej planety. Oczywiście to były żadne obrazy, tak? Tak, po prostu taki żarcik. Aj, mamy szósteczkę, żeby wszystkie położyć. No, to jest taki GTA na Dzikim Zachodzie, tak? Ale udało nam się zagrać. Coś tam odrobiliśmy. 8 punktów. O kurde, to tych... Tego trochę będziemy musieli tutaj zagrać, no ale spoko. Pykniemy to, pykniemy. Myślałem, że trochę mniej punktów będziemy grali, a tu z wydominą zwykłą do 60. Ja pierdyle, trochę trzeba grać. A
A, nie siedzisz w ogóle w tym temacie. No ale o Red Dead Redemption 1 powinien słyszeć, no. Wielki tytuł. Co, trójeczkę zagramy? Dla mnie też Red Dead Redemption jest ciekawszym tytułem niż GTA, jeśli chodzi o fabułę. Online ciężko mi powiedzieć. Ale trzeba lubić taki klimat. Chyba ta gra zdecydowanie nie jest grą dla gimbazy. Jeśli chodzi o tą skórę niedźwiedzia, myślę, że będziesz mógł jeszcze jakoś ją zdobyć. Nie, no, zapolować na niedźwiedzia po prostu i tyle. Co on mi rzuci dwójeczkę? To ja muszę pas zrobić? Nie, nie muszę pas robić tutaj. O. Świetnie. Kurde, wszystkie zagrał. No, jeden punkt. Cholera jasna, to my tu będziemy grali i grali. A, wiadomo, że słyszałeś. No, spoko. Nie, no, jest bardzo przyjemnie. Na razie jeszcze zbyt krótko w to gram, żebym tutaj coś więcej mógł powiedzieć, ale jest naprawdę na poziomie wysokim gra. Ma parę swoich błędów, już widzieliśmy. Raz mi się dzisiaj zawiesiła. I tym podobne, no coś tam zawsze się dzieje, ale patrzę, jeszcze będą wychodzić, więc gra jest stosunkowo dopiero co kilka tam dni, tak? Stosunkowo nowa na rynku. No bo zacznijmy od czegoś może takiego. Bo ja do 60 to będziemy grali i grali. W pierwszej partii mnie kurde zniszczył, dlatego tych punktów nabił. Bo tak to by gówno nabił na razie. O, teraz jest kiepsko, bo same czwórki, piątki, jakieś blade gówno mi się trafiło. O, właśnie, jedynka, oj, ciężko będzie. Chyba, że z drugiej strony będzie kład. A, z tej kładzie. No i świetnie. Ja pierdyle. Trzeba się wyzbyć tych czwórek. No, nie masz czwórek? Dobra, nie ma. W porządku. Okej. Czyli udało się z nim wygrać. Tak, gra była kupiona w game, tak. Wszędzie jest ta sama cena, 49,99. Znaczy jest gdzieś online za 47, coś w tym stylu, ale... No, to są jakieś tam małe różnice. W marketach też widziałem, cena była 49 wszędzie. A, widzisz, Raven. No właśnie, coś może w tym jest, tą gimbazą. Znaczy ta gimbaza to, wiecie, stan umysłu. To nie chodzi o to, że ktoś jest w gimnazjum, tak? To jest jakimś ograniczonym umysłowo dzieckiem, czy tam młodym człowiekiem. To nie chodzi o to. To jest tak jak z wieśniakiem i człowiekiem pochodzącym ze wsi. Człowiek pochodzący ze wsi nie jest wieśniakiem. Wieśniak to jest stan umysłu. I o to w tym wszystkim chodzi. No, ta partia trochę potrwa, ale może nam się uda to wygrać. Tylko będziemy tu grali i grali. No, ale spoko. Wszystkiego trzeba spróbować. Tak, wiem, game robił problem. Znaczy nie, bo ja kupowałem w sklepie, więc nie miałem takich problemów. Poszedłem do sklepu i kupiłem, natomiast game miał problem, bo wiem o tym. Wiem o tym, że był taki problem, że gry nie dochodziły na czas, dlatego że jeszcze mam zakupioną tą najwyższą edycję, tam nie wiem, jest Ultimate Edition, czy jakaś tam. I ja też muszę spasować, to on też musi spasować. I też doszła dopiero w poniedziałek. O, 15 punktów. Mamy 33. No, coś się ruszyło. Ale ta kopia oczywiście była dla znajomego, natomiast no, taki był problem. Ta ze Steelbookiem edycja, więc tam nie wiem, jaka tam ona jest. No dobra, mamy 33 do 18. Jedziemy. Szósteczki wyrzucasz, kochany. Mamy.
Kurde, że czwórki masz, no dziadzie jeden. No właśnie, ja nie mam. No szkurna, znowu nie mam. Nie załamuj mnie. O, w końcu coś rzucił. Co mam? No to jest fajny bajer z takim domino, tylko że trochę za długa gra, mogłaby być do 20, coś w tym stylu. No ale skoro jest do 60, to gramy do 60. Pas, dobra, ma pas, okej. Oj, żeby tylko nie miał tutaj... Pas. Pas. No i teraz tak, żebym ja się nie zablokował, to muszę tak zrobić. Może mieć dwójkę, najwyżej ze mną wygra, jeden punkt zarobi. No, to ja też nie mogę. A little goes a long way. Ja mam punkt. O, tam dla niego punkt dostaje. O, ma pustą. A to pieprzony dziad. A my zagramy. Może jest jakieś trofeum za wygrane. Trofik. No, zobaczymy, sprawdzimy to. Nawet nie wiem, nie sprawdzałem takich rzeczy. Ale zagramy sobie i będziemy wiedzieć, o co chodzi. Szósteczki rzucił. Mamy dwie trójki. A, pozbędziemy się tego. Oj, nie wiem, czy jakiegoś glitcha miałem wykorzystać, bo nie wiem, jakiego glitcha chodzi. Jeżeli o tym mówimy. O kurde, najgorzej, jaką trójki nie będzie miał. O, właśnie. Pozostałem z grubą... O. A, myślałem, że zostanę z grubą, jeszcze trójka jest. Nie, żadnego glitcha nie wykorzystywałem. Nie, nie mam zamiaru. Dwójeczka, pięknie. Kurna, ta partia będzie trwać z godzinę. O, pas. Tam na pewno nie będzie miał piątki, więc może tylko z tej strony położyć. Acz pierdzielony miał. No jak nie ma szóstki ani czwórki, to wygrałem. Ale i tak wygrałem. Kurna, znowu jeden tylko punkt? Ja pierdyle, masakra. Mogłoby mu zostać jakieś dwie szóstki, na przykład dwie piątki. O, już było po grze. No, on dalej w tej czapce jest. Tak, jest, zgadza się. Chyba się zagrzeje za chwilę. Czwóreczkę nam wyrzucił. No to my się szósteczki pozbędziemy. A, nie ma TFL. No, not me. Pass me. O kurna. Oj, oj, ale mnie opędzlował. Ale on też sterykowski miał. 13-15, dobra, nieźle. A czemu nie dostałem żadnych punktów? To nie jest tak, że wszyscy dostajemy punkty? A co mnie kuźwa tutaj teraz leje? A teraz tego nie skumałem w ogóle. Dlaczego nie dostałem punktów? Dlatego, że może mniej kostek miał? A tam nie rozumiem pewnych zasad.
I'll pass. Kurna, ale mnie rozpierdzieli teraz. Uuu. Uhuu, nie wiem czy nie wygrał. 26. 19. Ja pierdzielę, ale mnie rozpierdzielił. 53, no to pięknie. Oj. A już było tak dobrze. To teraz w zasadzie 7 punktów, nie mogę sobie pozwolić na te 7 punktów. Co? Yeah, I'm sure you'll get far with this. 6-11. Aha! Czyli kto ma więcej punktów, jakby wtedy dostał. A, rozumiem. Czyli nawet przy tej samej ilości, jak wszyscy spasują, to który więcej punktów ma, ten przegrywa. Dobra. Ci odrobiliśmy trochę. 15 mi zostało. O, może się uda wygrać. We deserve a little recreation after everything that's happened, I think. Ha, well. No to dawaj. All right, Dan. Może go zaskoczy, bo wydaje mi się, że jedynki nie ma i czwórki też nie. Patrz, pierdzielony ma czwórkę jeszcze. Okej. Okay. Tu będzie gorzej teraz, jak on spasuje. Kuźwa, bo ja mam lipę. Pass. No właśnie. Pass. Ja mam 7, a on... A kurwa, akurat 7 i wygrał. Fuck. A kurna, przegrałem. Shame. Aj, porażka. No i szkoda. A było całkiem okej.